Hej, z tej strony Sam, witam was ponownie w StarCraftcie. Misja czwarta, wyzwolenie Korhal. You have all performed superbly, especially you, Phoenix. My hive clusters are brimming with energy, and my broods are stronger than ever. Then let's waste no time. Every moment we sit here means that the UED's defenses will be that much stronger, and I want nothing to stand between us and the retaking of my planet. You're right, Arcturus. The time to strike the UED is now. But remember that we're up against one of the most heavily defended planets in the sector. Laying siege to Korhal won't be easy. Not only does the UED control a substantial standing army, but may have Zerg reinforcements as well. Raynor, you and Phoenix will strike at the more outlying fortification, while my forces are busy assaulting the main UED base at Augustgrad. We've discussed this plan 100 times. The damn attack. Ha! Very well, Arcturus. Before the next sunrise, Korhal will be yours once again. Strasznie niecierpliwy ten imperator. I nerwowy. Zaczynamy. Znowu jesteśmy na tej przeklętej pustyni. Strasznie prostokątna ta mapa. Wow, mamy 4 ule aż. I masę zasobów. Postawmy rafinerię. I inne ważne budynki. Mamy już spawning pool, teraz evolution chamber i budynek do zergu. O, jesteśmy atakowani. Kto wie? Może nie dają sobie rady z tym potworem. Ulepszmy to. To już mamy wszystko, musimy czekać na ulepszenie. O, niech wszyscy do minerałów lecą. I 5 do gazu. Myślę, że moja armia zbierała się w jednym miejscu, więc... Okej, ustawiłem wszystko, możemy robić hydraliski. Do obrony. Zrobię też armię. Trudni. Przerobię ich na wieżyczki. Oddział pierwszy. Na razie nigdzie nie idę. Okej, zbudujmy te budynki. Chcę więcej wieżyczek. Ty całą armię tych wiesz. Nie chcę tracić jednostek na głupie walki. Tu będą mnie atakować. Lepsze pancerze wszystkim. Jesteśmy atakowani. Z jakąś małą grupę. Okej, chyba już wszystkich wysłałem.
do budowy. Były też się wszystkie budynki, więc muszę to ulepszyć. Na następny poziom. Okej, powinniśmy być zabezpieczeni przed latającymi i naziemnymi jednostkami. Oczywiście mam też armię hydralisków w razie czego. Ciekawe, czy coś by było inaczej, gdybym wykonał to dodatkowe zadanie w poprzedniej misji. Lepszym hydraliski. Trochę mamy tutaj zasobów, ale nie wystarczą na całą grę. Nawet z tym zapasem prawdopodobnie. Straciłem wieżę. Była zbyt wysunięta. Ulepszmy to. Mogę robić mutaliski. Tylko oczywiście brakuje mi gazu. Ale zrobimy cały oddział guardianów i wtedy wyruszymy. Razem z hydraliskami. Ewolucja kompletna. Ulepszę to od razu. Jeszcze jeden do gazu. O mój Boże, zostali zarażeni tym cholerstwem. Schowam ich tutaj, aż im to zejdzie i się regną. Tylko muszę go wykryć teraz. Potrzebuję szybszych overlordów. Do wykrywania tych defilerów. Okej, mamy już to. Jest. Gońcie to cholerstwo. Dobra, padł. Cofamy się. Dobrze, że jednostki zergów się regenerują w miarę szybko. Okej, będę mieć na razie dwóch guardianów, trzech w sumie. Muszę go zabić, bo ciągle mi lata na tej minimapie i mnie denerwuje. Świetnie. O, nadchodzą. Teraz one wbiegły prosto w wieżę. Samobójczy atak medyków. No, wieżyczka przeżyła. Nie straciłem niczego. Jednak terranami najłatwiej się bronić za pomocą tych czołgów. Walkiri teraz. Zergowie nie mają takich potężnych jednostek obronnych. Za to mają lepsze do ataku. Czyli tych gości.
Na razie mamy 6, trochę za mało. No, może mam armię... Znaczy nie armię, ale masę minerałów, ale... Ciężko z tym gazem. I musimy czekać. Nie wiem chyba jak tego przyspieszyć. Zastanawiam się, czy nie zrobić jednego oddziału guardianów, jednego oddziału mutalisków do ich ochrony. Ale wydaje mi się, że mutaliski są za słabe, żeby ich chronić, i hydraliski lepiej by się sprawiły. Nie jestem pewien. O, w mordę. No, coraz większe oddziały wysyłają tych zergów. To na pewno. Jak zwykle mają przewagę liczebną. O, straciliśmy jedną wieżę. Na szczęście nie straciłem żadnego guardiana. Żeby jak najbliżej siebie były te wieżyczki. Wtedy... najlepiej będą mogły się wspomagać, że tak powiem. Mam już prawie cały oddział. Te guardiany są delikatne bardzo, mają 350 HP. Kolejny atak. Dobra, poradziliśmy sobie, ale ta wieża długo nie wytrzyma. Chyba zrobię jeszcze jedną i ją ukryję za nią. Albo na te 3. Co mi tam? Ładnie zasłońmy ją. Z tego co widziałem, nie mogę rozstawiać jeszcze tych czołgów. Okej, to już ostatni guardian. Też mogą być hydraliski do obrony. Niech się przepoczwarza i zacznijmy robić ulepszenia. Okej. Sępy. Wezmę jednego Overlorda. Na wypadek niewidzialnych jednostek. No, jesteśmy atakowani.
Okej, wszyscy przetrwali, tak. Wszystkie wieże też przetrwały, ale są obite odrobinę. Zrobię armię z gerglingów. Będą brać na siebie obrażenia, a wieżyczki będą wykańczać tą hołotę. Lepszy pancerz znowu. Mamy zergów. I teran połączonych ze sobą. Za blisko podleciałem. Znaczy ją za bardzo się oddalił. Tutaj stoją i następnym razem wezmą ich na siebie. Ty wiesz, że powinny się szybko zregenerować. No, Goliat. O, to już mają swój command center. Nie podejdziesz? Nie wiem, czemu na chwilę wszystko przestało się, że tak powiem, ruszać. Musiałem zacząć nagrywać od nowa. Niecały film, tylko musiałem przestać nagrywać i włączyć nagrywanie ponownie. Jest sporo problemów z tymi starymi grami. Okej, zniszczyliśmy już jedną bazę. Od razu odpalają ten steampaki cholerne. Ja nigdy z nich nie korzystałem, bo nie jestem w stanie odpalać tego w odpowiednim czasie. No i bonus jest tymczasowy. O, obrażenia na stałe. Lepszym pancerz tych guardianów. Może wytrzymałem dzięki temu więcej niż jeden cios z wieżyczki. Okej, przejęliśmy te minerały. Zabijmy te zerglingi. Idziemy dalej. Za blisko byłem. Straciłem jednego. Niedobrze. Straciłem też jednego hydraliska. Trzeba uzupełnić siłę. Więcej overlordu. Okej. Da się zrobić. Czy plan zadziała? Zadziałał. Problem w tym, że kończą mi się minerały. Więc muszę to przejąć. Tutaj znowu tak nie ma dużo mi tych minerałów, kilka tysięcy. Na ile mi to wystarczy? Tutaj jest spora ilość. Te są dobrze bronione. Pusty bunkier. Może jednak nie są aż tak dobrze bronione.
Okej, okay, podeślę tam jednego guardiana. Hydraliska. Musimy to zająć. Okej, okay, ustawmy się tutaj, zabijajmy każdego, kto podejdzie. To powinno zadziałać. To niech wyrównają bardziej ten szereg. Jak na razie wszystko idzie jak po maśle. Mamy minimalne straty. Nic nie mogą zrobić przeciw nam. Chciałem jakieś ulepszenia porobić. Mogę? Tak. Cholera, nie patrzyłem przez sekundę i podleciał. Za blisko wieży. Przypłacił to życiem. Zniszczmy te baraki. Znaczy ciągle będą ich rekrutować. Tuż pod moim nosem. Niech hydraliski się tym zajmą. O cholera. Zapomniałem o tym. Badziewie od zergów. Ale już go nie ma. Wszystko w porządku, możemy podlecieć bliżej. Kolejny atak na nasze siły. Na górze mają jeszcze jedne baraki. Podleciał za blisko, cofnij się. Zniszczmy to. I przynajmniej chwilowo powinien być spokój. Idźcie tutaj. No tutaj też są minerały. To w większej ilości. Niech oni tego pilnują. Ta grupa będzie eksplorować wszystko. Tutaj jest jeszcze jedna baza. Którą trzeba zniszczyć, inaczej wejdą nam na plecy. Seria aż taka horda tu przyszła?
już Guardiany ich zabiją, ale... Straciłem prawie całą armię. To nie jest fajne. Pusty bunkier. Aha, tutaj już nic nie ma. Więc chodźmy tu wszyscy. W to miejsce bardziej. Bo tylko tutaj jest przejście. Wyślę jednego Guardiana do oddziału. Okej. I brońmy tej przełęczy. Straciłem wszystkie moje. Te? No praktycznie tak. No nieważne. Idź zająć to miejsce. Ty zajmiesz to. A ty to. Nie gońcie go. To pułapka. Zbudujmy tutaj gejzera. Czy tam rafinerię, nie wiem jak to się nazywa. Uzergów ekstraktor, coś w tym stylu. I zróbmy armię dronów. Chyba wysłałem tutaj kogoś. Dlaczego się nie ruszył? A zginął od tego sępa pojedynczego. Dorbijcie go. A wy możecie ich zbierać. Super. Ulepszenia tutaj mogę zrobić, ale mnie nie stać. Chyba, że na atak. Minerały mogę wydobywać w jednym miejscu, ale gaz chcę we wszystkich naraz. Więc wejdźcie do gazu. W sumie tutaj są tylko minerały. Chcę drugie tyle dronów. Ten zrobi całą armię overlordów, żeby dobić już maksimum. Podleciałem za blisko. Jeden jest prawie martwy. Zbierajcie tutaj. Trzech tutaj. Tutaj mamy tylko kryształ. A nie, jest rafineria, okej. Nie wiem, ich mogę wieżyczki pozamieniać tutaj, żeby pomagały w obronie. Wysyłają dropshipy, cwaniaczki.
Niech oni idą tutaj zbierać. No, armia zergów. Będą straty wśród tych rajsków. No niestety, ale utalisk to są nie do zatrzymania. Muszę tutaj ustawić wieżyczki przeciwlotnicze, bo nie podoba mi się to, jak sobie tutaj przylatują. Po prostu. A wy co tutaj jeszcze robicie? Zdjęliśmy go. Dobra, brakuje mi jednego hydraliska. Myślę, że możemy atakować. A przede wszystkim możemy robić ulepszenia. No, mogę już rozstawiać tu czołgi. Mamy białych terran, niebieskich terran i zergów. Zerk jest chyba tylko jeden. Sunę ich chwilowo. Teraz ten cholerny czołg trzeba zdjąć. Okej, możemy zniszczyć całą ich bazę już. Tam nie stanie na drodze. Co mi zostało w ulepszeniach? Atak hydralisków. No i nic. I pancerz na trzecim poziomie dla latających. O kurcze, motylki. Hydraliski muszą się nimi zająć. Jeszcze królowa mnie opluła. Trzymam się trochę. Chodźcie tutaj. Okej, mam pełno oddział, możemy iść dalej. Słaniajcie. Okej. Droga czysta. Chyba już całkowicie pozbyliśmy się niebieskich. Nie wiedziałem, że ten kokon też lata.
potrzebuje wsparcia. Okej. Takie mi wystarczy. Przynajmniej na razie. Zabiję tego Guardiana i te motyle. Cholera. Nie wyszło najlepiej. Ale już mam tutaj wsparcie przeciwko tym mutaliskom. Nie możemy atakować dalej. Jedynie grubasy stoją na przeszkodzie. I oczywiście motyle. Nie podchodźcie zbyt blisko. O kurczę, ile tych guardianów mają. Skąd oni się wzięli? Uciekać. Okej, zostawili ich w spokoju. Muszę ustawić, żeby od razu tutaj się zbierali. Powinno być o wiele lepiej. Lepszy hydraliski po raz kolejny. I atak. Mam tu jakiegoś guardiana wolnego? Mam. I co, idą tutaj? Tak, świetnie. Ciężko będzie z tymi zergami. Zdecydowanie są silniejsi od Terran. No i moje hydraliski są głupie. Dawajcie tutaj. Zniszczmy ten chamber, nie będą mogli robić jednostek jakiś tam. Teraz ta wieżyczka, żebym mógł podlecieć bliżej. Wybijmy hydraliski. Następna wieżyczka, teraz grubasy. Okej, możemy tu wpadać. O, przede wszystkim Spire musimy zniszczyć, żeby nie mogli robić latający. I teraz już powinno być łatwo. Mam jeszcze te motyle. No, jest jeszcze wieżyczka nawet. Zniszczmy ją. Bo hydraliski mogły swobodnie się przemieszczać. Straciłem guardiana. No to niech się robi ten Overlord. No tutaj niech się robią. W tych pustych ulach, że tak powiem. Tutaj wolę hydraliski. Tu
Widzę, że tutaj na dole mają kolejną bazę. Już tam uciekają. Ewolucja kompletna. Tutaj. Idziemy dalej. Skończmy tych zergów. Mają mało jednostek. No, armia Terran. Naprawdę jest ich dużo. Podejdźcie tutaj. Cofamy się. Trzeba się przegrupować. Okej, niech wszyscy się tam zbierają teraz. Cofnijcie się, wariaci. Będę was potrzebować, jeżeli podleci jakiś Battle Cruiser, coś takiego. Nie mogę kliknąć, no. Ale wszystko jest chyba w porządku. Nie, zginął tragicznie. Zastanawiam się, czy zergowie mają jeszcze jakąś bazę, czy po prostu jakieś budynki tutaj mają. Nie jestem pewien co do tego. Okej, zabijmy im robotników. O mordę, miny. Przy samej bazie mieli miny, no. Ciekawe, ciekawe. Tak, tutaj guardianów niech strzelają w to wszystko. I też chodźcie pomóc. Może powinienem zrobić armię zerglingu. Nie no, raczej sobie daruję. Ta mina ich zmasakrowała, jak zwykle. Zabijcie tą Walkirię, albo chociaż odgońcie. Zniszczymy ich command center. To jeszcze nie koniec misji. Potrzebuję więcej hydralisków. Inaczej tu Valkyrie mnie wykończą. Okej, przybyli. No to niech ratują. Zabawny odgłos. Wydał, gdy umierał. Zniszczmy armory, nie będą mogli robić goliatów. Chyba, że mają gdzieś kolejne.
zabijmy te motyle. Cholerne miny. Ale to już nieważne, wygraliśmy tę misję. Wystarczy ich tylko dobić. Dla zabawy zrobię te zerglingi. W końcu mamy 16 tysięcy minerałów. Mamy jakiś pusty bunkier, przeciwlotnicze, motyle. Idźcie to wszystko zniszczyć. Nawet nie mam kogo zaatakować nimi. Wezmę mutaliski, żeby wyłapać te overlordy. No chyba będę musiał je pozabijać. No, tak to wygląda. Wiem, że tu był gdzieś jeden. Niech go ganiają. To jest następny. Wygraliśmy? Nie. To polatam mutaliskami i poszukamy reszty. No, to są jakieś magazyny. Padną za sekundę. Jeszcze to nie koniec. Gdzie oni mogą być? Tu gdzieś? Zbadaj ten obszar. A, więcej magazynów w tym miejscu jest. A tutaj? Jest jeden overlord. Zabijcie go. Nawet dwa. O kurczę, wszystkie się schowały. The UED's defenses are broken. Arcturus, you may take possession of this world with my blessings. Don't be snide, Kerrigan. This was part of the deal, remember? I've earned this. I am Emperor of the Dominion again. I'll be sending General Duke to establish my base of operations in Augustgrad. I hope you make the most of your reign. No cóż, to już wszystko. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!